Witamy Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy coś dla niebocentryków, ale będzie również kilka innych myśli, które chcemy Państwu przekazać, ponieważ zauważyliście, że filmy są bardzo rzadko. Otóż w ciągu tej przerwy takiej dwu-, trzytygodniowej w filmach, no to jest zawsze coś frezowane. Zawsze coś jest badane, analizowane. I otóż chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć o kwestii, czy pozostać, osiąść na laurach, czy coś mamy dalej zrobić. No i pytanie też musimy sobie zadać, dlaczego nie możemy osiąść na laurach? Otóż z czego to wynika? Chcę od razu przy okazji podziękować Państwu za wiele maili, a nawet telefonów, gdzie na podstawie no właśnie tych materiałów zawsze jest jakaś analiza, jakieś zrozumienie, wgryzanie się w różne tematy albo problemy. I tutaj wynika to z doświadczeń, nie tylko naszych, ale też również innych niebocentryków, którzy no, poznali prawdę. I teraz pytanie, jak może tak, znaleźli drogę, ale teraz pytanie powstaje, jak tą drogą iść? To dopiero zaczyna się problem. Otóż problem się zaczyna na tym, że szczególnie niebocentrycy są pod pilnym okiem jak i całego systemu, jak i tak zwanych sił zła. Ja to będę akurat tak to określał w tym filmie, że to są siły zła. Te niewidzialne siły zła, to właśnie one w różny sposób, na różne sposoby starają się atakować niebocentryków, komplikować życie, mnożyć problemy. No i teraz jak się powinniśmy zachować? Otóż cały wizyt polega na tym, że my musimy zobaczyć wroga. My musimy go dostrzec, my musimy go zauważyć w odpowiednim momencie. My nie możemy tego przegapić, ponieważ no, żyjemy w takim systemie, a nie innym, systemie diabła. Niektórzy mówią, że diabła i demonów nie ma. No, coś takiego. Uważają to za egregory i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I dlatego w opisie do filmu daliśmy też materiał, który jest też bardzo potrzebny Państwu. To jest link do jednego filmu i akurat zobaczycie, czy to są egregory. Czyli ci spece, takie prawe ręce sił zła, to będą wmawiać ludziom, że nie ma diabła, nie ma demonów, nie ma niczego tego, to są tylko jakieś myślokształty, wymysły i tak dalej, pierdoły, dzikie węże, rajskie ptaki. No i oni tak sobie, powiedzmy, twierdzą, że sobie tak to można funkcjonować. Natomiast my możemy powiedzieć tutaj wręcz autorytatywnie, że wiele osób ma tak duże problemy, że niektórzy się do nas zwracają. Właśnie przez problemy robione przez takie, to są niebocentrycy z reguły, robią takie problemy, że sobie z tym nie mogą dać rady i nawet zwracają się do nas. Niektórych mamy na WhatsAppie, niektórzy mają na telefon, niektórzy są na mailach. Zwracają się do nas, że trzeba coś z tym fantem zrobić. A więc jak sobie dać radę? A więc słuchajcie, no to tutaj to jest tak samo, jakbyśmy funkcjonowali w takim centrum dowodzenia i masz na przykład bardzo nowoczesne radary, które no, przestrzeń powietrzną przefiltrują, powiedzmy, od dołu do góry. Są bardzo dokładne. Ale co z tego, jeżeli my nie jesteśmy w stanie czytać, co pokazuje się na ekranie? Cała ta aparatura nie ma większego sensu, kiedy my nie umiemy czytać. Otóż, dzięki czemu możemy to wszystko czytać? I to jest właśnie, wpadamy w tą myśl, którą główną chcemy tutaj Państwu pokazać, że poznając niebocentryzm, to niektórzy osiedli na laurach, no i nie robią nic. A tu o to chodzi, trzeba dbać o spostrzegawczość. My musimy widzieć na aparaturze cele, zagrożenia. Po to mamy tą aparaturę. Ale no właśnie, teraz musimy powiedzieć jakiś taki przykład. No,
który będzie bardzo charakterystyczny. Otóż zauważyliśmy, że niektórzy z niebocentryków robią coś takiego, że no, poznali ten niebocentryzm, dobra, nie ma to praktycznej wartości, jak to się mówi, i sobie z tym jakby dali spokój. Czyli nie wnikają w temat, nie grzebią dalej, nie robią postępów, ale przede wszystkim, co nawaliło tutaj w tej drodze do poznania, ponieważ ludzie generalnie, oni szukają prawdy. To widzimy nawet po ilości komentarzy Państwa, widzimy też po zainteresowaniu na grupce tutaj Violi, że coraz więcej osób przychodzi, coraz więcej się interesuje. To jest takie jakieś dziwne takie zainteresowanie, ale ludzie się interesują właśnie prawdą. Interesują się niebocentryzmem, tymi sprawami duchowymi, ale co niektórzy zrobili? Jakby zostawili, jakby odsunęli na bok tą wiązkę energetyczną z tym, który mieszka w kuli. Oni ją zostawili. Oni nad tym nie pracowali nad sobą. I od razu na nich najeżdżają różne problemy, bo generalnie diabły i demony szczytują podświadomość i wiedzą, co nam jest, co nam potrzeba, jakie mamy bolączki i tak dalej, i oni na tym jeżdżą. Brutalne, metody są brutalne po prostu. I szereg ludzi ma właśnie problemy takie, że sobie nie może nawet dawać rady. Nawet ja swojego czasu użyłem takiego sformułowania, że potrafią odpowiednimi częstotliwościami nałożyć tak zwane na człowieka imadło, czyli jakiś problem jest, ale jak go wydmuchują do rangi, powiedzmy, robią z igły widły, powstaje takie jakby imadło myślowie, jest to odpowiednia częstotliwość wpompowywana w ludzi, podniecane są te myśli, popychani ci ludzie są, że mają normalnie jakby głowę wciśniętą w jakiś mechanizm, takie imadło, i które ściska się i to boli, i takie coś boli, słuchajcie. Ja przerobiłem też pewne imadło, tylko sobie momentalnie zdałem sprawę, że to nie moje myśli i bardzo szybko mi to minęło, ale po prostu tak powstaje ten mechanizm właśnie robienia problemów, bo to są z reguły problemy psychologiczne, które mogą się przełożyć na problemy fizyczne, nie? Na przykład patrzą, kto jakie ma jakieś potrzeby, no to mu się tam podsuwa albo myśli, albo znajomych, tak zwanych znajomych. Słuchajcie, na przykład jeżeli o nas chodzi, to do nas generalnie, możemy tutaj powiedzieć z perspektywy czasu, to wychodzili z reguły demoniści. No bo słuchajcie, w systemie diabła niebocentryk to jest ten, który poznał prawdę. A więc, ponieważ jest nosikiem prawdy i on musi to powiedzieć, przekazać, chociażby znajomym powiedzieć i tak dalej, podzielić się z tym, to powstaje gigantyczne pytanie. Jak ty śmiałeś poznać tego, który mieszka w tym gigantycznym, diamentowym pałacu? Jak śmiałeś w ogóle? Ponieważ, słuchajcie, to już 5 lat trwa, jak niebocentryzm poszedł, powiedzmy, na szersze wody. I od tego czasu jest po prostu nacisk. I to dla wszystkich niebocentryków. I to nawet tych, którzy powiedzmy 4 lata temu, czy tam 3 lata i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby ludzie właśnie nie nawiązali tej bliższej więzi z tym, który mieszka w tym gigantycznym, diamentowym pałacu. Nie? Oto oczywiście to jest moje zdanie, że to jest diamentowy pałac, ale takie wnioski mi przychodzą do głowy, że to jest z diamentu zrobiony. Ja wam nawet powiem taki przykład. Słuchajcie, ja tam tutaj w okolicy tutaj mieszkam i już od kilkunastu lat. I słuchajcie, nigdy nie było takiej sytuacji, a ostatnio było już kilka razy. Na tarasie podnoszę głowę i ja widzę zarysy pałacu, słuchajcie, z taką kolorystyką, czyli powstaje po prostu tam na krawędzi pałacu, powstaje załamanie światła, znaczy rozszczepienie światła na różne kolory i powstaje taki piękny obrys kuli w kolorach, słuchajcie. I to dwa razy po prostu zobaczyłem. Tu w Polsce Południowej, szczególnie w Mielcu, to tam wysyłali zdjęcia i to było gdzieś od 1 kwietnia chyba przez ileś tam dni.
takie coś, że widzi się pałac, nie? Zarysy pałacu. To jest bardzo piękne zjawisko, ale coraz częściej, to jest też bardzo ciekawe, że dlaczego powstaje coraz częściej właśnie to zjawisko, nie? Ale, znaczy to zjawisko, to nie jest zjawisko, słuchajcie, kuli o średnicy z grubsza, plus minus 6000 km, to nie idzie tak sobie schować, co byś nie kombinował, nie idzie tego nigdzie schować, a więc to właśnie widać ostatnio coraz częściej. A teraz, słuchajcie, tak przerywam, bo jeszcze bym gadał, ale słuchaj, ja muszę przerwać, nie jestem sam. Nie, bo ja tylko chciałam Ci tutaj dorzucić jeszcze, że nie tylko... Z tej strony, bo nie będziesz do kamery. Że nie tylko widać u nas tutaj i w Mielcu, ale w różnych częściach nawet i Europy, bo ostatnio było pięknie widać we Francji i w Niemczech bodajże i w różnych częściach Polski. Oczywiście się na to, że to jest halo słońca. No ale to może Ty opowiedz, no właśnie, dlaczego to halo halem nie jest. Dlaczego w ogóle mówią? W ogóle dlaczego jest na ten pałac, który fragmentarycznie widzę, on jest po prostu wyłączony, bo nie jest źródłem energii tej świetlnej, bo to zamienia w tej chwili, to już w tej chwili są te imitatory słońca, symulatory inaczej mówiąc. Jupitery sztuczne. One właśnie tutaj robią za słońce, ale... A pałac jest po prostu na razie wyłączony. On jest tylko, będzie odpalony w odpowiednim momencie, ale jest wyłączony. I teraz, proszę zwrócić uwagę, że on, tak zrobiliśmy analizę, jest książka, którą też Państwu zalinkujemy. Kto ma 500 stron do oglądania, do czytania, to proszę sobie wniknąć w temat. Na morzu jeden żeglarz opisywał takie coś, właśnie widział, właśnie, tylko nie nazywał to pałac, cały system, wszystkie dowody na to, że pałac mamy nad głowami, starał się albo zniszczyć, albo powiedzieć, że to jest zupełnie coś innego. Że to nie jest pałac, że to jest jakieś halo. To nie jest halo, żadne halo, nie? Ale słuchajcie, to było od dawna widoczne, tylko system tak funkcjonował, że zawsze powiedział, że to są jakieś kryształki lodu, tak jak to ostatnio tam, co niektórzy demoniści tam pisali, kryształki lodu, które są, no dobrze, tylko ja zatem pytałem, no dobra, kryształki lodu, w porządku. Ale kto te kryształki lodu w tak piękny sposób poukładał? Niektórzy twierdzą, że to jest wynik, że to jest wynik Hemsów. A, no właśnie, Hemsów. No, ale autor tej książki, tych niecałe 500 stron, on napisał tę książkę ponad 100 lat temu, więc tak. O jakich Hemsach my mówimy. I on swobodnie oglądał na morzu takie właśnie zjawiska. Tak, właśnie, on oglądał pałac, tylko nikt nie powiedział, że to jest pałac. Bo to jak to może być pałac, nie? Jak to jest? No to dobra, jaki pałac? No dobra, z kim pałac, nie? No pałacu ktoś mieszka, nie? No to, ale to właśnie, to się zaczynają schody, bo system tak działa, że nawet taki rosyjski film jest jeden, no chyba to Państwo też dobrze wiecie, że no niszczy się pewne artefakty po to, żeby po prostu ludzie nie doszli do tego, że były kiedyś czasy tak zwanej hiperborei. A więc wszystko to się niszczy, wszystkie te artefakty, dowody i tak dalej, to się wszystko niszczy po to, żeby ludzie nie poznali, nie wiedzieli, jaka jest historia Ziemi tak naprawdę. A więc tutaj mamy książkę, 500 stron, ona będzie zalinkowana w opisie do filmu. Tak. I proszę sobie przeczytać tam, to było 100 lat temu, dzisiaj możemy, tak? Ja dzisiaj, ostatnie dni, tam tygodnie, to parę razy to już widziałem i to siedzę sobie na terasie, podnoszę głowę i już mam fragment. No, bo mówiłeś, że to dwa razy, ale to było więcej razy niż tak, to więcej. No myśmy tam jeszcze byli w innych miejscach, tu w okolicy, no też żeśmy to widzieliśmy te zarysy pałacu, bo to są zarysy pałacu. To nie jest tak idealnie, że tam powiedzmy pałac byłby wtedy, gdy byłby odpalony leciutko odpalony i by emanuował światłem całą swoją powierzchnię, nie? A więc to były zarysy, no ale takie coś widać. Ale system mówi, nie, to jest halo, to jest coś tego, to i nagle on wkłada ogromne wysiłki po prostu w to, żeby ludzie po prostu nie mogli poznać historii Ziemi.
żeby w ogóle coś takiego jak Hiperborea, żeby się nie dowiedzieli, epoka lodowcowa, co było przed epoką lodowcową, dlaczego była epoka lodowcowa i tak dalej, i tak dalej. To działa cały system. Jeszcze tylko wrócę, jeszcze raz powtórzę, jest też ten film godzinny, że nie ma diabła i demonów i tak dalej, nie? No tam jest dużo ciekawych... Ciekawych spostrzeżeń, tak. Wniosków i tak dalej, nie? I co tutaj chcemy jeszcze tutaj powiedzieć? Tak, ci, którzy położyli, jakby powiedzieć, no, zostawili jakby, nie robią, powiedzmy, własnych jakby postępów, nie dążą do tego, no to właśnie prędzej czy później ten system, te niewidzialne siły zła, biorą ich w obroty i później po prostu wyją z bólu. Dokładnie tak, można powiedzieć, tak to wygląda. Także to nie jest tak, że ktoś poznaje prawdę, no i co, dowiął się prawdę, no i co z tego mi ta prawda daje, praktyczną wartość. Ja mogę według własnych spostrzeżeń mi dało jak najbardziej praktyczną wartość, bo przynajmniej wiem, jakie teraz mogę mieć ewentualnie towarzystwo. I słuchajcie, jest jeszcze inna tutaj, w związku z tym jest taka, to jest tak zwany punkt na sonarze. Ja to bym nazywał punkt na sonarze. Otóż bardzo niebezpieczną kwestią jest na przykład zaufanie do... Człowiek ma generalnie jakieś tam swoich znajomych, no uważa, że no ten jest taki, siaki, owaki i tak dalej, ale najgorsze ze wszystkiego to jest zaufanie, darzenie kogoś z zaufaniem. Jeżeli to jest demonista, czyli hybryda z demonem, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Oni mogą nawet wpływać na stan zdrowia danego człowieka. Ja miałem podobne przypadki, kiedy powiedzmy, no, pewne osobniki otworzyłem, jak to się mówi, no to po prostu wylądowałem dwa razy w szpitalu. No, to w ten sposób, to mogę tak powiedzieć. Także to jest bardzo niebezpieczna sprawa właśnie to darzenie kogoś zaufaniem, a jest to spowodowane tym, że jak się otwieramy na kogoś właśnie, na takiego demonistę, to możemy odnieść szkodę, ponieważ jest to przyzwolenie, to jest kwestia prawna, jest to przyzwolenie na działanie na daną osobę, czyli na mnie, powiedzmy ta, która powiedzmy dokonuje tego właśnie aktu zaufania, przyzwalasz demonom na działalność na szkodę własną. O, to jest bardzo ważne, to jest kwestia prawna. Jeżeli się otwierasz, darzysz z zaufaniem, oni szczytują to. One są co do tego dobrze, szczytują to i w tym momencie nie ma bata, musisz ponieść szkodę. No tak, a może jeszcze powiemy, co w takim razie powinniśmy zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji, to już abstrahując od tego, co mówisz o tych kwestiach prawnych odnośnie działania na przykład na szkodę zdrowia, ale mówimy tutaj o tym właśnie odnośnie tej władzy poznawczej, żeby ją uruchomić w sobie i nie osiąść na laurach, tylko pracować nad sobą nieustannie. Co możemy zrobić? Ja mogę Państwu zaproponować, żeby właśnie pracować z tą wiązką energetyczną, z tym połączeniem z Ojcem Niebocentrycznym. Bo na tym rzecz polega. Jeśli my będziemy choć 10 minut dziennie poświęcać na to, aby w cudzysłowie pomedytować, porozmawiać. I nie chodzi tutaj, słuchajcie, o modlitwę. Tu chodzi o więź z Ojcem. Czyli już kiedyś mówiłam, że zwracamy się do Niego jak do własnego ukochanego Ojca. Przychodzimy do Niego z każdym problemem czy z każdą radością. Rozmawiamy z Nim tak jak z własnym Ojcem. I wtedy ta wiązka działa. My dostajemy tą niezbędną dla nas energię, która jest nam oczywiście potrzebna, czym niektórym nie jest potrzebna oczywiście ta energia. Ale wierzcie mi, że ta energia bardzo często pomaga. Właśnie w takich sytuacjach, jeśli jesteśmy jakoś tam połączeni i dbamy o tą wiązkę, to wtedy nasza intuicja też bardzo dobrze pracuje. I na przykład potrafimy oddzielić ziarno od plew, czyli te myśli obce. My potrafimy dzięki właśnie intuicji, dzięki Ojcu, dzięki tej wiązce, my potrafimy rozróżnić, że to nie są nasze myśli. Dlaczego ktoś mi tutaj coś podszeptuje, czy robi mi parcie na coś,
co jest mi tak naprawdę niepotrzebne. Coś chciałeś powiedzieć, powiedz. No, ja chciałem tutaj powiedzieć, że w tych kwestiach jest to, są to bardzo ważne rzeczy, czyli mamy tutaj, tak powtórkę, mamy zaufanie, czyli mamy robienie dalszych postępów, czyli dalej musimy wzrastać w zrozumieniu, tak? Oczywiście. Tak. Czyli dalej prosimy ojca tego z kuli niebieskiego, z kuli mieszkańców tym gigant pałacu diamentowym. Dalej prosimy jego o zrozumienie, bo zrozumienie nam się nie kończy na tym, żebyśmy poznali drogę, ale tą drogą trzeba jeszcze iść, umiejętnie. O, to jest taka dygresja. I teraz proszę zwrócić uwagę. Jak system funkcjonuje? Na pewno żeście zauważyli na stronie tytułowej filmu jest taki romboidalny centrum pałacu. Romboidalizm, ale proszę zwrócić uwagę, jak system funkcjonuje. Oni muszą to jakoś wyjaśnić. Skąd to zdjęcie jest, to w opisie do filmu zalinkujemy. Tam jest cały artykuł. Ale proszę zwrócić uwagę, jak oni to opisują. My już wcześniej, myśmy widzieli romboidalne słońce, bo to nie jest żadne słońce. To jest po prostu, słońce jest z tyłu, a z przodu jest właśnie pałac, nie? Słońce jest z tyłu, czyli ten Jupiter. O, to tak, ja to nie nazywam słońce, tylko praktycznie to jest Jupiter. To są Jupitery. To są symulatory. Słońce przestało istnieć. Są tylko symulatory świetnie zrobione. Czasami nawalają i są takie ciekawe filmy na YouTubie. No ale to są jakieś zbędne sprawy. Też możemy zalinkować. Też możemy zalinkować to takie. Ciekawostka, tak. Bo to są ciekawostki. To są... Zalinkujemy, tak, tutaj Państwa tego. A więc dalej prosimy. No słuchajcie, ja już prowadzę 5 lat niebocentryzm. I on po prostu ma swoje etapy. I już powiedziałem, że no w praktyce wszystko powiedziałem i tak dalej, a więc można sobie odpuścić. Ale nie, 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 nie. Słuchajcie, praca trwa dalej. Dalej zrozumienie przychodzi. Są różne kwestie, chociażby takie. Bo to widzicie, słuchajcie, no 2-3 tygodnie mija i tam wpada film jakiś, nie? Z tym, czy z tamtym, czy z i tak dalej, nie? Ale to jest wszystko jakby wynikiem tego, co się działo przez te 3 tygodnie. No, albo wcześniej, nie? Nawet tutaj cofamy się do jakiejś tam historii z zeszłego roku, nie? Z własnymi doświadczeniami. No to praktycznie chcieliśmy to Państwu powiedzieć. No i właśnie ten romboid, te zdjęcie, które Państwo zobaczycie, no to te, słuchajcie, no to też jest jakoś tam opisane. Zobaczycie, jak jest opisane, ale to jest właśnie to, co robi system. No nie mogę powiedzieć, że to jest centralna część pałacu, nie? Obrócone piramidki, nie? Przez które przepuszcza się akurat światło Jupitera, które jest po drugiej stronie. O, no powiedzmy to tak. No to praktycznie chyba byłoby wszystko. No ja bym, znaczy ja chcę jeszcze Państwu powiedzieć, bo jeszcze kończąc tą swoją myśl, którą zaczęłam, po prostu wyróbmy sobie taką manierę. Oczywiście ci, którzy chcą, którzy tego pragną, no bo to też nie ma nic na siłę, nie? Ja tylko mówię, że po prostu wtedy jest troszeczkę inna jakość życia i można sobie jakoś radzić z problemami. Jeśli jest ta łączność, jeśli się dba o tą łączność z ojcem niebocentrycznym, jeśli się dba o tą wiązkę i o rozwój osobisty. Po prostu 10 minut dziennie chociaż. Ja na przykład, niech każdy znajdzie swój sposób. Ja mam swój sposób, zakładam słuchawki na uszy i puszczam swoją muzykę. Już nieraz mówiłam o tym. I ja sobie rozmawiam z ojcem. Mariusz ma inny sposób, bo sobie idzie na spacer i wtedy się wycisza i sobie też rozmawia i wraca też odmieniony, pełen werwy, pełen życia i tak dalej. Także ja do tego po prostu chcę zachęcić, żeby każdy dbał o łączność z ojcem. Bo jeśli tak tego zaniechamy, no to różne rzeczy mogą się dziać, a my oczywiście to wiemy z licznych doświadczeń. Tak, własnych i innych po tak. prostu. Ponieważ, no, już mówiłem, wiele maili, telefonów i tak dalej, to wszystko się dzieje. Aha, ja chciałem tylko jeszcze Państwu powiedzieć taki jeden szczegół. Dziękuję też za maile polityczne. Tak, bo one są tak, słuchajcie, one są polityczne, te maile, one tak jakby nam mówią, co się tutaj dzieje, co w trawie piszczy. I to takie chyba takie, jak jedna pani, to właśnie ona dość intensywnie to wysyła, ale też chciałem podziękować, no bo mniej więcej wiemy, co się dzieje w trawie, ale tutaj praktycznie
ważniejsze są te rzeczy, o których mówiliśmy, niż tamte sprawy, no bo sami wiemy, że cały czas coś się dzieje i trudno powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo cały czas się dzieje. O, i, no i czekamy właśnie na ostateczne rozstrzygnięcie. No i słuchajcie, też to należy do tego, do więzi z tym, który mieszka w kuli, tej gigant pałac diamentowy, właśnie to zaufanie i takie bezgraniczne zaufanie, to chcielibyśmy powiedzieć, nie? Ale to jest też bardzo kluczowe. A pamiętajmy też o tej myśli, której powiedziałem. Jakim prawem śmieliście poznać drogę prawdy? No to tyle. Dziękuję, na razie. Do usłyszenia.